środku w punkcie S poprowadzono cięciwę AB, która utworzyła z promieniem AS kąt o mierze 31 stopni. Promień tego okręgu ma długość 10, odległość punktu S od cięciwy AB jest liczbą z przedziału. Realizując rysunek widzimy, że promień długość AS, a cięciwa długość AB to są tutaj elementy, które będziemy wykorzystywać w dalszych naszych rozważaniach. Dla przypomnienia, promień, czyli odległość punktu środka od dowolnego punktu na okręgu, cięciwa to odległość między dwoma punktami leżącymi na okręgu, a zatem AS to u nas promień, a AB to u nas cięciwa. No i teraz tak, chciałbym, żebyśmy na początku przyjęli pewne oznaczenie, mianowicie przyjmijmy, że niech KS, czyli odległość cięciwy od środka, będzie oznaczona literką X, a długość AS, czyli nasz promień, niech będzie oznaczony literką Y. No i teraz, wykorzystując podstawowe informacje odnośnie funkcji trygonometrycznych, stwórzmy sobie taką proporcję X do Y, czyli długość odległości do długości promienia, ponieważ jest to sinus, tak, bo jest to stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciw kąta ostrego do przeciwprostokątnej, zatem powstaje nam ostatecznie zapis sinus 31 stopni równa się x przez y. Ponieważ y jest nam znany i długość promienia wynosi dokładnie 10, otrzymujemy następujący zapis x przez 10 równa się 0,515. Ta wartość 0,515 jest to wartość zaczerpnięta albo z tablic matematycznych, albo z kalkulatora. Ja akurat posłużyłem się tutaj kalkulatorem. W zależności od tego, komu jak jest wygodnie. No i teraz rozwiązując to równanie otrzymujemy ostatecznie, że x jest równy 5,15. 5,15 to wartość większa niż 5, ale mniejsza niż 6. No i teraz analizując poszczególne odpowiedzi w poszczególnych przedziałach widzimy, że poprawną odpowiedzią tutaj będzie oczywiście odpowiedź A. 9 drugich to jest ułamek 4,5, a 11 drugich to jest oczywiście ułamek 5,5, 5,5, ponieważ nasz wynik, który wyszedł wcześniej w naszych rozważeniach, to 5,15, zatem widzimy, że 5,15 jest większy niż 4,5, ale mniejszy niż 5,5. Dlatego też poprawną odpowiedzią jest tutaj odpowiedź A.